Dzień dobry, witam na kanale. Jest sobotnie popołudnie, a więc czas na wyprawę, dokładnie na mikrowyprawę. Ostatnie dwa tygodnie jechaliśmy na północ, także teraz wypada, byśmy pojechali na południe. W góry, dokładnie w Karkonosze, moje ukochane Karkonosze. Zapraszam na relację z wyjazdu. Jadąc na kemping zazwyczaj wybieram trasę turystyczną, jednakże w tym przypadku, biorąc pod uwagę prognozy pogody, a ta z kolei nie była zbyt łaskawa dla nas, wybrałem jako drogę przejazdu najszybszą możliwą, czyli dojazd drogą S3. Jak się okazało, prognozy pogody zapowiadające deszcz sprawdziły się w 100%. Pierwszy deszczyk, bo tak go mogę nazwać, złapał nas już koło Nowej Soli, jednak był to dopiero przedsmak tego, co nas ma spotkać później. Na dobre rozpadało się w okolicach Legnicy i nie przestało padać już do końca dnia. I jeszcze wam zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, że dzisiaj na wyprawę jedzie ze mną Piotrek. Piotrek. Robimy właśnie pierwszą pauzę, jesteśmy na CPN-ie w Polkowicach. Piotrek pije kawę, bo ja nie piję kawy. No i tak walczymy z tą pogodą. Na razie jest 1-0 dla pogody. Nie jest źle. Nie jest źle. Nie jest zimno, to myślę, że jakoś będzie. Dojechaliśmy na miejsce. Tak to wygląda. Pole wygląda bardzo fajnie. Tylko pogoda, kurde, jest niefajna. No co, zamówiliśmy gorącą herbatę. Trochę pada deszcz. A tylko troszeczkę. Zawsze może być gorzej. I zaraz się naradzimy, co robić. Czy najpierw whisky otwierać, czy najpierw co? Wieczór spędziliśmy w restauracji, sprawdzając kunszt kucharza, a następnie pogrywając w bilarda i degustując ciemne piwo. Piotr, proszę bardzo, teraz twoje ostatnie uderzenie. Uwaga, tam musi kolega bić. Kamping posiada 70 stanowisk z kompletem przyłączy dla kamperów, przyczep i namiotów. Obiekt jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Kamping zapewnia komfortowe zaplecze sanitarne z wydzielonymi boksami rodzinnymi i bezprzewodowy internet. Do dyspozycji gości są w pełni wyposażona kuchnia, świetlica, biblioteczka, pralnia, plac zabaw dla dzieci, zadaszona wiata z grillem i miejsce na ognisko. Istnieje możliwość wynajęcia noclegów w namiotach 4 i 5 osobowych. Na kempingu działa restauracja oferująca smaczne i zdrowe dania. Powoli dobiega końca. Nasza mikrowyprawa na camping Camp 66
koło Karpacza. Kemping spełnia nasze założenia w 100%. Zapłaciliśmy za nocleg po 15 zł, czyli 15 zł za motocykl, za postawienie namiotu i za siebie, także uważam, cena jest po prostu rewelacyjna za to, co oferuje, bo warunki sanitarne są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Fajnie, świetny widok rano na panoramę Karkonoszy, dokładnie tutaj na Śnieżkę. Cudownie. No dzisiaj pogoda od rana jest rewelacyjna, słoneczko świeci, całkiem odmienna niż to, co było wczoraj, i armagedon deszczowy, i walka z deszczem praktycznie na całej długości przejazdu. No ale cóż, jeżeli ten materiał Was zainteresował, ewentualnie podoba Wam się to, co robię, kliknijcie na subskrypcję i dajcie lajka. Dzięki. Powrotnej postanowiliśmy zatrzymać się na kawę, herbatę w takiej restauracyjce, w której często tutaj stajemy. To jest tutaj niedaleko Bolesławca.